I teraz shotguna trzeba poużywać, bo mam jego na fulla raczej. W sensie ammo mam full. Więcej nie uniosę. Więc fajnie by było trochę potracić ammo. A przy okazji mam mocno dosyć ulepszony shotgun. Bo w końcu na tym się głównie skupiam w ulepszaniu. Poza tym, że mam prawie chyba pistolet ulepszony na maksa. Albo mam ulepszony na maksa. To będzie w ciemnym magazynie. O, plecak. Wygląda jakby ją wyrzucił. O, jest coś. A funty jako waga, dobra. Się zastanawiam, czy oni liczą hajsy, jakie oni mają w kieszeni, czy co? A zapomniałem, że no... W Ameryce? Funty to jest waga. Nie wiem, ile to jest jeden funt, ale tam mniejsza o to. Kojarzy mi się to z Resident Evilem. Tam były takie worki właśnie z tymi potworami. W górce. Nie, pierwszy raz w życiu w nią gram. Nie spoilerowałem sobie ani nic jej nigdy. To jest moje pierwsze w życiu spotkanie z tą grą. Powracamy. O, jakiś napis. Witamy u rzeźnika na rogu. Najlepsze miejsce tylko u nas. Ludzkie. Mniam, mniam. Właściwie to ludzina. Mniam, mniam. Ludzina, fajna rzecz. Podobno smakuje trochę jak wołowina. To jest najbliżej mu do wołowiny. Tak kiedyś słyszałem. Słabo się zmroziło. O, właśnie ocknięcie w tym samym momencie? O, fajna sprawa. Jego maczeta. No, złapie mnie. Nawdycha się jeszcze czadu. Na niego nie jest odporna już. I szal. It's okay to give up. Ain't no shame in it. Nie poddawaj się. Guess not. Just not your style, is it? Nie widzi tego noża. You can try begging. Fuck you. You think you know me? Jesz! No i wygrałaś. Albo nie, bo ręką się osłonił. Albo jednak. No i nie ma Davida już. Kolejna pora roku. Wiosna. Wiosna.
Zawsze w taki sposób się kończy, jakby miała się zakończyć gra, albo jakiś odcinek serialu, albo film. I wtedy się zmienia pora roku. Jelenie szlachetne! Did you hear me? No. What? Look. Hospital. This is where we get off. Let's go, kiddo. Jej! To wygląda znajomo jak początek gry. Feel that breeze, huh? I tell you, on a day like this, I just sit on my porch, pick away my sixth string. Yeah, once we're done with this whole thing, I'm gonna teach you how to play guitar. Yeah, I reckon you'd really like that. What do you say, huh? Ellie, I'm talking to you. Huh? Oh. Yeah, sure, that sounds great. Nie jest zbyt szczęśliwa. I posad. A to okno? A, dziękuję. Czyli nie? Może jest coś za wybicie iluś ogień, jakieś osiągnięcie. Ja mówię, pewnie będę ogrywać tą grę drugi raz, bo no, nie zdobędę wszystko za pierwszym razem. Achievementów. Dobra, nie chcę mi się wybijać wszystkich okien. I tutaj dosyć gra, widzę, że obrywa mocno. Ścinki są. Zmulenie, nie jest tak płynnie. Przeobracają kamery. Tu będzie coś ciekawego? Zdjęcie. Wybacz nam. Cukier. Tabletki tam były. Śrubki na ziemi. Zabili dzieci? Tabletki, woda. O, mam 70 suplementów, ale i tak chyba stuwa jest potrzebna. No. Nie wiem, czy robić rozchwianie broni, czy mistrzostwo ostrzy. Ale któryś z tych raczej. Jeszcze nie oglądałem serialu. Mówię, nie chciałem sobie w żaden sposób możliwy spoilerować. Miałem wtedy HBO Maxa, teraz nie mam aktualnie, ta mniejsza. Wypożyczyć na ten miesiąc. Ale no, nie chcę, mówię sobie, w żaden sposób spoilerować. Obejrzę go sobie po skończeniu jedynki. Znaczy, nie wiem, czy od razu, raczej trochę przed ogrywaniem dwójki, bo mówię, teraz będzie przerwa, bo po The Last of Us będę ogrywać Dying Light'a. Gierka wybrana przez Noila. To trochę potrwa. Witaj, no... Boże, lataj nowym, luksusowym samolotem linii Air West. Już od listopada 2013. No, zarażeni są. A ta oto dziewczynka zwana Ellie jest odporna na to. Jako jedyna. I mam ją dostarczyć tam do świetlików. Bazy. Świat post-apo bez zombiaków czy zmutowanych innych rzeczy to nie świat post-apo. To wygląda, jakby miało się zapaść. Ten kawałek drogi. Kolejne śrubki. Musimy znaleźć jakiś stół. Będzie można trochę się pobawić w ulepszanie. Na przykład pistolet do końca ten podstawowy, albo strzelbę dalej. Albo łuk. No, coś się na pewno znajdzie. Mówię, muli tutaj strasznie. Nie dziwię się, no ale to jest bardzo, bardzo widoczne. Fedra, stój! Fedra! Wkraczasz do zamkniętej strefy kwarantanny. Mykotoksyna, poziom 4, bezpieczeństwo, protokoły. Zanim przejdziesz dalej, zgłoś się do punktu kontrolnego. Przed wejściem do strefy kwarantanny obowiązkowe jest badanie lekarskie. To się dzieje 20 lat po.
Przekopię. O wybuchu. Pandemii. Dobra, górą trzeba przejść. Czołg. A ta co? Nie idzie za mną? Tu jest pozamykane. Słychać tylko dźwięki przyrody. I Ellie stojącą ciągle w miejscu z jakiegoś powodu. Pytanie, czy się znowu zbagowała jak ostatnio, czy... Miałem coś tam zrobić, albo mam tu coś zrobić. Nie wiem, otworzyć jej przejście. Nie, dobra, tej bramy nie otworzę. O, idzie! Zastała się po prostu. Nie chcesz czołgu? Zrób mi zdjęcie, Ellie. Na pewno cudnie by wyglądało. Halo. Nie mogę oddalić? Keep posad. No chyba nie mogę. Z polej ilości gier, bo w każdej da się oddalić kamerę. Tutaj coś nie idzie. Ona jest taka nieobecna, halo. Bo co, bo zabiła człowieka? I się potem na nim wyżyła, przez to, że chciał ją zrobić dziwne rzeczy i zarazem nielegalne. Everything all right? Yeah, I'm fine. You just kind of seem extra quiet today. Oh, sorry. No, it's not. It's fine. Chyba wiem, co tutaj spotkamy. To wygląda bardzo jak miejscówka z moich miniaturek z YouTube'a. Więc, no, mam spoiler lekki chyba. Lucio, dostaliśmy się do strefy kwarantanny. Chciałem zadzwonić, ale wszystkie linie telefoniczne w mieście nie działają. Powiedziano nam, że mogą przekazywać listy do stref... Ze strefy do strefy, ale pewnie minie tydzień czy dwa, zanim ten do ciebie dotrze. Pewnie nie dotarł nigdy. Jesteśmy dobrej myśli. Hanna dużo o tobie mówi. Naprawdę tęskni za tobą. Nie mogę się nadziwić, jak bardzo się uspokoiła i dojrzała przez te całe szaleństwo. To raczej mnie ponoszą emocje i przez większość czasu to ona mnie pociesza. Wspaniale udało nam się ją wychować. Mam nadzieję, że twojej okolicy też wszystko w porządku. I że niedługo usłyszę twój głos. Kocham cię, Graham. No nie mieli. Ale kto miał? Mogę użyć nasze taśmy? Na coś użytecznego? Dobra, może być nóż. Strzelba w dłoń. O! Tabletki bym ominął. 10? 10. No to jeszcze 20 tabletek i będę miał ulepszenie. Albo rozchwiania broni, albo... Ellie? What? Tak myślałem właśnie, czy ona tutaj czasem nie zaśnie znowu.
Fajnie, że w ogóle tutaj wszędzie drabiny są. Miło z ich strony, że zostawiają w takich miejscach drabinę. To są drabiny, ja zobaczę, czy jeszcze nie ma. Opornie ci to idzie. Strzelam, że teraz będzie to. Będzie? Rzecz z miniaturki? What is it? Może to nie to, co myślałem, tylko po prostu ich lab. Tutaj raczej nic nie ma. A jednak! Co jest to z mojej miniaturki? Takie duże stworzonko. Gdzieś uciekło. Nic nie ma. Żyrafka. Druga żyrafka. Dwie żyrafki. Pierwsze stworzenia poza psami w tej grze. No i szczurami. Trzy żyrafki. A nie, to jest druga. A nie, trzy. Mogę cię pogłaskać, żyrafka? Wiem, że w serialu też jest żrafa. I pamiętam, że ludzie narzekali, że ta żrafa tak tragicznie wygląda, że tak ujowe CGI zrobili na niej. Po czym się okazało, że ta żrafa była prawdziwą żrafą. Nie była wygenerowana. Biedny żyraf, który nie przypominał żrafy. Nadal to pamiętam. Ten cudny artykuł. Ludzie się oburzyli na to. No bo wszędzie nam robili wszystko CGI, no to niestety żyraf też był CGI. A nie okazał się CGI-em. To mi tak bardzo zapadło w pamięć. Właśnie jedyne co znam na temat tej gry to właśnie jest żrafa. Oczywiście mówię o serialu, nie o grze. W grze tu jest wszystko zrobione sztucznie. Nawet żyraf. Dużo żyrafów. Osiem, dokładniej. Dużo jedzenia. Tyle się bagowały. So, is everything you were hoping for? It's got its ups and downs, but you can't deny the view, though. A no, piękne. Saint Mary's. I rzecz z miniaturki w końcu się pokazała w jakichś 65-70% gry. Mówię, taki drobny spoiler. Ale, tak jak mówię, wiedziałem o tym. Będą żyrafki. Znaczy, myślałem, że będzie jedna. We don't have to do this. You know that, right? What's the other option? Go back to Tommy's. Be done with this whole damn thing.
After all we've been through. Everything that I've done. It can't be for nothing. Nabywa. Ostatnia żyrafka znika w drzewach. Look, I know you mean well, but there's no halfway with this. Once we're done, we'll go wherever you want. Okay? Well, I ain't leaving without you. So let's go wrap this up. No, idziemy dalej. Czyli tutaj raczej ludzi nie ma, co najwyżej będą zarażeni. Bo coś czuję, że ludzie raczej by wybili takie pokłady jedzenia. Jakby to jego nie nazwać. 8 żyraf. Ważących po setki kilogramów. W toaletach często są świetliki. Komiks, okej, okay, to nie jest to dokładnie. Dziewiąty. Cześć Noin! A no właśnie, mam do ciebie do wysłania skina. Witam cię na Tlouie. I właśnie spotkaliśmy słodkie, urocze, duże stworzonka. I jak tam? Mija czwartek. U mnie ujdzie, nie jest źle, nie jest dobrze. Standard. Choć właściwie jest całkiem spoko. Sprzedały mi się 3 gry z resellingu. Bo wczoraj się pobawiłem, znaczy dzisiaj w nocy się pobawiłem w aktualizowanie cen na Allegro. I sporo gier obniżyłem o 10, 15, 20%. W zależności jak tam ceną wyglądało. Bo niektóre były moje używane gry droższe niż nowe. Już. It was right after everything went down. I ended up in a triage just like this. And everywhere you look, you just saw families torn apart. Dobra, śrubki kolejne. Whole damn world seemed to have turned upside down in a blank. Is that after you lost Sarah? Yes, it was. I can't imagine losing someone you love like that. Losing everything that you know. I'm sorry, Joel. O. That's okay, Ellie. Amo. A nie, amo, dobra, cegła. Wodak, taśma, nożyczki. No trochę tego tu jest. I muszę teraz wyczekiwać, aż mi przyjdą rzeczy do pakowania kolejnych paczek, bo strecza mi zostało na zawinięcie jednej paczki. Moja taśma się skończyła, na szczęście jakąś w domu jeszcze miałem. Więc dobrze, że zamówiłem. Muszę teraz wyczekiwać, aż one do mnie w końcu trafią. I jak je wygrasz, to przyjdą. Fedra, rządowa agencja do spraw reagowania kryzysowego, posterunek medyczny. Chyba nie. Nie przypominam sobie. Ale za to powiem ci, że już sprawiłem sobie 3 skiny na giveaway na 24, znaczy na 1 czerwca. Dla osób, które wybiorą skina zamiast żelek czy hajsu do Nostaila. To 3 skiny mam już sprawione. Kałaszka, MK i uspa. O, kolejne leki, jeszcze 10. No 1 czerwca jest 24-godzinny strumyk przedłużany. Z okazji 7-lecia streamowania. Będą na nim giveawaye. I poza tym normalny strumyk raczej. Poza tym, że będą giveawaye takie droższe, plus będzie przedłużany. O, narzędzie kolejne! 5 level. Co tym razem? To jest... mi się kojarzy z zapomniałem nazwy. Boże, jestem ślusarzem i zapomniałem nazwy tego. Z...
Wgląd na narzędzi. Znajdź wszystkie narzędzia warsztatowe. O, fajnie. Srebro pierwsze i mam wszystko. Czyli mogę już na maksa każdą rzecz ulepszyć. Teoretycznie. To mi się kojarzy z... Chciałem powiedzieć dziurkacz. Boże. No. Punktakiem. Nie wiem czemu, ale to mi pierwszy pomysł, na co mi przyszło, to jest punktak. Choć chyba trochę za cienkie to było do punktowania, to bardziej rysik by był. Tutaj widzę bogatszy namiot. Mam nadzieję, że tu nie będzie czegoś, co spowoduje, że nie będę mógł pójść dalej. Amo, śrubki, strzała, mapa kolejna. Jeszcze raz mówię, że nigdy nie używałem żadnej mapy w tej grze. I warsztat. Dobra, zobaczmy, co tam ciekawego mogę zrobić. Ulepszmy strzelbę do końca. Co mi brakuje do ulepszenia do końca jej? 136 śrubek mam. Zwiększa zasięg broni. 50 śrubek. Dobra, nie ulepszę całej. Na pewno nie mam myślę ich. Pojemność magazynka. Może będę mógł więcej ammo nosić ze sobą. No i brakuje mi 4 śrubki do kolejnego. Potrzebuję jeszcze 54 śrubki, żeby ulepszyć na maksa strzelbę. To na razie tak zostawmy ją. Niestety sporo miejsc pomijałem, gdzie by były śrubki. Więc mówię, no i będziesz mógł w razie co mieć szansę na wygranie. Żelek za 100 zł. Ukośnik stuka kaczy do Nostaila. Wiem, jak bardzo lubisz Nostaila i grać w niego w ogóle. Albo skina za 120 zł. Do CS-a. Znaczy, za około 120 zł. Jednego z tych trzech. I dodatkowo będzie można za punkty kanału dokupywać sobie tikety dodatkowe. Ogólnie jest standardowo, że 3 tikety dla subskrybentów, dla każdego innego, kto będzie brał udział, po jednym. Oraz będzie można kupować tikety za punkty kanału. Czemu nie? Hey Joel, I got something for you. Co masz? Nie masz nic, punktów? Maria showed this to me and I stole it. I hope you don't mind. Okej. You try. I guess you can't escape your past. Thank you. Najpewniej zrobię dwie opcje. Chyba zrobię, że 15k punktów za jeden ticket, albo 25k za dwa. Niestety tych punktów kanału nie mogę dawać. Punkty jedynie streamlapsowe mogę dawać. Ale punktów kanału nie mogę w żaden sposób zwiększyć. Kiedyś było tak, że za subskrypcje były razy 2 punkty, a teraz jest 1-2. Za subskrypcje drugiego poziomu są punkty razy 2. Znaczy trzeciego. Za drugiego jest chyba 1,5. Od razu mówię jeszcze raz, ja tego nie zmieniałem, to zmienił Twitch. Z jakiegoś powodu. Wątpię, żeby kogokolwiek tu zachęciło do kupowania trzeciego poziomu subskrypcji, a wręcz neguję, żeby ktokolwiek kupował jakąkolwiek subskrypcję płatną. Tylko i wyłącznie, jak już chce ktoś subskrybować kanał, to Prime'em. Bo serio, normalne subskrypcje to jest żart na Twitchu. Tam jest w Polsce i bez partnera. To jest czysta po prostu komedia. Z jakieś 23% dostaję z tego. Wydajesz 23 zł, znaczy 19 zł. 18,99 chyba jest, jo. A ja z tego dostaję 4 zł i 20 parę groszy. Więc to jest no po prostu żart.